baterie. Wyładowane baterie. Zmora każdego ztechnicyzowanego giga. Stąd banki dodatkowej mocy, stąd zasilacze, które targamy ze sobą, stąd nie zawsze lekkie baterie. Ponoć gdyby nie problemy właśnie z zasilaniem, już dawno mielibyśmy super żołnierzy czy mecha strażaków, wyposażonych w egzoszkielety i dodatkowe gadżety. Niestety, ale mocy za mało, a baterie za ciężkie. Ale gdyby tak udało się zasilać wszystko bezprzewodowo, rzecz jasna już dziś jest to możliwe. Chyba wszyscy wielcy producenci smartfonów inwestują w tę technologię. Już od kilku lat na rynku są dostępne akcesoria pozwalające na zasilenie akumulatorów bez konieczności podpinania bezpośrednio do nich kabli. A wszystko zaczęło się jeszcze w 1891 roku, kiedy słynny Nikola Tesla jako pierwszy zademonstrował bezprzewodowy przesył energii. A 100 lat później jego wynalazek trafia do technologicznego mainstreamu. Upraszczając rzecz maksymalnie, operacja bezprzewodowego ładowania polega na przesyłaniu prądu przez cewkę znajdującą się w ładowarce, tworzącą pola elektromagnetyczne, indukującą napięcie w drugiej cewce znajdującej się w ładowanym urządzeniu, co wreszcie powoduje ładowanie akumulatora. Zamiast wspomnianej indukcji, niektórzy producenci wykorzystują rezonans magnetyczny. Tak czy inaczej, mamy ładowarkę w postaci maty, która jest podłączona do prądu. Położenie na niej urządzenia powoduje automatyczny przesył energii z ładowarki. Niemniej jest to ładowanie bezprzewodowe, ale nie bezdotykowe. To jednakże i tak duży krok naprzód. W coraz większej liczbie miejsc pojawiają się bowiem punkty ładowania. Choćby w Wielkiej Brytanii jest już ponad 50 McDonald'sów oferujących taką usługę, a za tym trendem podąża też Starbucks. Jeszcze chwilę i stacje ładowania pojawią się być może w komunikacji miejskiej, pubach czy publicznych parkach. Warto jednakże pamiętać, że tego rodzaju technologia ładowania okazuje się być bardziej ekologiczna. Nie jest bowiem przy okazji strat. Również przeróżne wtyki mają tendencję do zużywania się, co zmusza do wymiany. Kosztownej i też niespecjalnie ekologicznej, bo gdzieś elektrośmieci muszą trafić. A co ciekawe, podobno nowoczesny sprzęt do bezprzewodowego zasilania jest naprawdę wydajny i obsługuje coraz więcej urządzeń. Potrzebny jest jeszcze jakiś standard. Nad jego opracowaniem pracują aktualnie aż 3 organizacje. Wireless Power Consortium, Power Matters Alliance oraz Alliance for Wireless Power. Oferują one różne rozwiązania, ale powoli znajdują wspólną platformę do dyskusji. Właśnie ustandaryzowanie systemu pozwoli na szybszy rozwój tej technologii. Podobnie jak decyzja, by wszystkie nowe mobilne urządzenia, z wyjątkiem Apple'owych, używały micro USB. Ona ułatwiła życie nam, klientom i konsumentom, ograniczając liczbę potrzebnych do życia kabelków. Jak już ustalony zostanie stosowny standard bezprzewodowego zasilania, to następnym krokiem może stać się ładowanie bezkontaktowe. Póki co, jeśli chodzi o źródło mocy, pozostajemy zależni od kontaktów, takiej czy innej postaci.